Cześć, Piotr Gmerek i Maciej Koper. Jesteśmy właśnie po premierze telewizorów OLED w Warszawie, telewizorów OLED od firmy LG. No i co? Grubo było. Było grubo. Są to nowe modele z rozdzielczością Ultra HD. Tak, czyli 4K. No i mamy tutaj właśnie z tyłu takiego przedstawiciela. Jest to najwyższy model, EG960. Tak jest. No i słuchajcie, tak jak żeście obserwowali na prezentacji i to samo właśnie widzimy teraz, tak, czyli wow. W zasadzie nie wiemy, gdzie ten telewizor się zaczyna, a gdzie kończy. Widzimy tylko krawędzie galaktyki. Wygląda, jakby się unosił w powietrzu. Tak, szczególnie, że słuchajcie, mamy tutaj, jak wiecie, jaskinię w naszej redakcji, czyli jest czarno. I to są właśnie warunki, gdzie naprawdę telewizor OLED pokazuje pazur. To widzicie, jakby znaczek Gwiezdne Wojny Star Wars unosił się w powietrzu. I chyba nie musimy mówić, jak właśnie ogląda się filmy, tak? Gdy mamy do czynienia z takim kontrastem i z taką czernią, na takim poziomie, tak? No to rzeczywiście to jest, prawda? No tak, pamiętajmy, że kontrast jednak jest to najważniejszy walor obrazu, ten, który się odbiera jako właśnie tą jakość, tak? Myślę, że możemy już zapalić z powrotem światło, żeby było nas widać i może opowiem trochę... Jesteśmy. Szok jasności. Może opowiem trochę w ogóle, skąd się bierze ta czerń w OLEDzie dla troszeczkę mniej zorientowanych widzów, więc tak. Panel OLED w stosunku do LCD ma znacznie prostszą budowę, mianowicie każdy piksel jest takim samoistnym źródełkiem światła, które może świecić, może być całkowicie wyłączone. Gdy jest całkowicie wyłączone, to mamy właśnie tą absolutną czerń. W telewizorach LCD natomiast jest pewien element podświetlający, są to diody LED w obecnej chwili. No i matryca może mniej lub bardziej blokować to światło, ale zawsze jakaś część światła się przedostaje. Jak wiecie pewnie z naszych testów, są różne typy podświetlenia, prawda? Są bardzo wysokie, tak, bardzo wysokie modele mają podświetlenie direct, tak zwane, ono się może wygaszać w pewnych obszarach. Daje to też zadowalający efekt, no ale ile jest tych obszarów, powiedzmy sobie szczerze, tak? Zawsze jest jakiś problem, tak? Dokładnie. Zawsze jakieś halo, nie halo, to tak jak rozmawiamy sobie, słuchajcie, na forum, to często się pytacie, żeby zrobić zdjęcie, pokazać, czy jest duży efekt halo, nieduży. No to jednak no, to jest LCD, prawda? No, tam się jest ta granica pewna, a tutaj nie ma tej granicy i dlatego mamy taki efekt, jak widzieliście. Można to ująć tak, że najlepsze telewizory LCD mają tych stref kilkadziesiąt, tak. trochę ponad 100 czasem. No a tutaj mamy tych stref całe 8 milionów, prawda? Bo tyle, ile pikseli po prostu. O, tak. No i właśnie. I dlatego to jest to nowum. No dobrze, słuchajcie, czyli tak, kontrast i czerń. No to po to tak naprawdę kupujemy OLEDa. I to powiedzmy sobie szczerze, obojętne, czy kupicie OLEDa Full HD, czy kupicie OLEDa z rozdzielczością 4K, czyli Ultra HD, ten kontrast będzie taki sam. Zawsze tak? Będzie to, zawsze no będzie to opatrz szczęki. Zawsze będzie to coś po prostu niespotykanego tak. Do tej pory. Zgadza się. A też warto zaznaczyć, że OLEDy Full HD są jednak bardziej dostępne, bo tu na końcu pewnie zostaniemy skasowani w komentarzach, a ile kosztuje ten telewizor? Rzeczywiście dosyć dużo, a o tym jeszcze powiemy. Jest to model. Tak, zgadza się, więc tu cena jest wysoka, ale telewizory Full HD OLED no już są w całkiem przystępnej cenie i taki właśnie telewizor 55-calowy, czyli model 910, tak. No już widzieliśmy za niecałe 10 tysięcy złotych, a to już daje do myślenia, jeżeli chodzi o wybór. W tym chciałem powiedzieć roku, ale to właściwie w tej serii są aż przecież 4 modele. Tak, prawda? Tak, bo przecież to już nie pierwszy jest OLED, więc znaczy jak dobrze pobuszujecie, to nawet tego OLEDa i za 7-8 tysięcy złotych można kupić, tak bo ostatnio po Media Markt tak żeśmy chodzili, non stop zresztą chodzimy, zawsze zbadamy te ceny, więc no to jest ciekawa alternatywa, jeżeli chodzi właśnie, jeżeli ktoś szuka telewizora, pamiętacie, plazmy, super czern, tak, no to to jest rzeczywiście telewizor ekstra. No dobra, to mamy kontrast, prawda, i czernie, natomiast pewnie nasi widzowie i czytelnicy z forum na pewno są ciekawi, jak wygląda sprawa przede wszystkim z kątami, bo pamiętam, że przy naszych testach poprzednich coś tam żeśmy trochę wsioczyli, ale jak wiemy, jeżeli chodzi o kąty, no to OLED nie ma sobie równych, prawda? Dlatego, że tutaj ogromną cechą jest to charakterystyczną, że ten telewizor pod kątem w technologii OLED, no w ogóle nie spada w nim kontrast, prawda? Czyli no tutaj czyli mamy... czerń jest po prostu idealna z każdej pozycji. Zgadza się, prawda? Zgadza się. Natomiast no my tam strasznie szczegółowo wchodziliśmy w ten telewizor i żeśmy tam delikatne odbarwienia widzieli, prawda? I myślę, że tu zmieniał się troszeczkę odcień bieli na zeszłorocznych na ubiegłym. Tak, lekko w róż, padał w zieleń. No i jak to wyszło w tym roku u nas? No, w tym roku jest znaczna poprawa i to się bardzo chwali. Wprawdzie nadal da się coś wychwycić, ale to pytanie, czy jest to istotne. W moim osobistym uznaniu na tym modelu jest już to praktycznie nieistotne, to odbarwienie. W stosunku do LCD to myślę, w stosunku do LCD to jest inny świat po prostu, tak? No właśnie. Możemy coś wyciągać, ale
porównując do reszty, jednak jasne, jesteśmy 3 poziomy wyżej. Tak jest, czyli tutaj jest ta nowa jakość, no i równomierność, prawda? Równomierność, też z tą równomiernością pamiętam, że trochę tam też chyba. Tak, to chyba nawet był większy, bardziej zauważalny mankament niż jakieś tam sprawy z kątami, mhm, i tam faktycznie dało się dostrzec różne zabarwienia na brzegach i tak dalej. Tutaj nie ma praktycznie problemu. Oczywiście znowu na maksa, czepiając się, mierząc, prawda, robiąc pomiary, da się tam coś jeszcze stwierdzić, ale przy oglądaniu ani razu ja nie zauważyłem, żeby coś tutaj było nie tak. No właśnie, i też słuchajcie, jest duża szansa, że model 910, czyli Full HD, też będzie poprawiony. Już niedługo też zobaczycie jego test, on się w przeciągu kilku tygodni pojawi. Na pewno też nagramy jakiś film, opowiemy o nim, ale no, wygląda na to, że tutaj firma dopracowała ten element też, no i właściwie, no słuchajcie, no, widzieliście, jaką ocenę ten telewizor dostał, no on dostał referencję i tutaj myślę, że nie było... W pełni zasłużone. Tak, nie było dyskusji, no bo w tym roku, no, nic lepszego, no nie ma szansy praktycznie, żeby się pojawiło, no jeżeli chodzi o telewizory, tak, tam się tli jeden OLED jeszcze w tle, ale o nim powiemy w innym filmie, natomiast rzeczywiście na ten moment, słuchajcie, jest to referencja, w tym roku żaden telewizor jeszcze referencji nie dostał, więc też tutaj, prawda, jeżeli chodzi o jakość obrazu, jest ekstra, jeżeli chodzi o płynność ruchu, bo to też może naszych widzów ciekawić. No płynność ruchu jest jak najbardziej w porządku, natomiast jeżeli mamy znowu być bardzo skrupulatni, to jak wyczytacie w teście, może nie jest to referencja pod względem ostrości ruchu, prawda, jest to obecnie bardzo, bardzo wysoki poziom, natomiast jakiś tam potencjał jeszcze do poprawy jest, no bo jasne, tak jak mówimy o czerni, no to tu już nie ma co poprawiać po prostu, tak, to już jest po prostu ideał. Zgadza się. Okej, no to myślę, że tak przeszliśmy troszkę przez jakość obrazu. No telewizor oczywiście... Tak. Myślę, że jeszcze warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo w zasadzie taki rozwiać mit czy niepokój, bo to zawsze wraca jednak w tych tematach, nie wiedzieć czemu, mianowicie żywotność, tak? A, tak, właśnie, bo to... Cały czas jest kwestia tej żywotności. Tak, i o tych kolorach już mogę powiedzieć, bo ciągle tam pojawia się, prawda, to zdanie o tych fiolach. Więc tak, moi drodzy, po pierwsze, jeśli chodzi o żywotność, to producent formalnie deklaruje ją, oficjalnie, na 30 tysięcy godzin. Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że po tym czasie jasność ma prawo spaść o połowę. Nie jest to w ogóle groźne, bo po pierwsze przeliczmy sobie, to jest 30 tysięcy godzin, to jest kilka ładnych lat, to jest około 10 lat normalnego użytkowania. Tak. Po drugie jest tylko spadek jasności, nadal można używać. To samo występuje w telewizorach LCD. Może trochę wolniej, może nie jest to 30, a 50 tysięcy godzin, ale tak naprawdę nie jest to żadne istotne zagadnienie. Podobnie ze zmianami barw po czasie. Tutaj wszystkie diody OLED są diodami białymi, pokrytymi filtrami barwnymi. Także... Te filtry, nie? Bo to jest istotne, to bo jest często mylone to na... To nie są diody RGB, tak, to są diody białe plus filtry. Tak. I tu są właściwie 4 subpiksele, ale to jest teraz mniej istotne. Istotne jest to, że tutaj nie będzie spadała saturacja, ani nie będzie się to odbarwiało jakoś tam ponad normę. No bo wiadomo, że po czasie to każdy telewizor jakiejś rekalibracji wymaga, bo jednak nic nie jest wieczne, ale jest to całkowicie w normie i nadaje się do użycia. Nie ma tu ryzyka, że to powiedzmy tam wybuchnie. Tak, zgadza się. No dobrze, słuchajcie, pewnie też będzie zagadnienie, czy ten telewizor da się na ścianie zawiesić, bo do tej pory, prawda, były też te ekrany, których się nie dało. Tutaj, słuchajcie, ten ekran był oddzielnie od tej stopy w opakowaniu, w związku z tym, żeśmy go złożyli, więc on jest oczywiście piekielnie smukły, on ma zaledwie kilka milimetrów grubości, ale jest z tyłu element oczywiście, gdzie jest cała elektronika, więc tam trochę niżej jest grubszy, ale on jest usztywniony, więc chociaż ja nadal tutaj lepiej we dwie osoby, prawda, ten ekran złapać, bo naprawdę... Myślę, że tak, chociaż przyznam się, że sam go dzisiaj niosłem i przeżył. No. Tak, nie, już może nie mógł lepiej, co z nim robiliśmy, tak? Bo jest, prostu... cały stoi. Tak, nie, że... Wygięty, bardziej się nie wygiął. Tak, zgadza się. No właśnie, też jest wygięty, tak? Ale to, słuchajcie, te ekrany w tej chwili wszystkie są lekko zakrzywione, ale to zakrzywienie jest tak minimalne, że... Często zaznaczamy, jest to kwestia bardziej gustu, bo z praktycznego punktu widzenia nie ma to większego znaczenia. No i co jeszcze? No telewizor jest na systemie WebOS 2.0 oparty. Jak na naszym kanale znajdziecie filmy, na których opisujemy WebOS 2.0, więc pamiętacie, że no osobiście się zachwycałem nad tym systemem, jest wszystko ok, bardzo szybko chodzi. Tak samo jest na tym OLEDzie, tak? Jest komfort bardzo duży, ten telewizor właściwie wszystko czyta po USB, jest bardzo rozbudowany, no smart TV. Świetny Pilot Magic, prawda, z akcelerometrem, który... Tak, zgadza się. Też działa, tak, więc...
fajnie, że też klawisze numeryczne się w tym roku na pilocie pojawiły. W związku z tym, no jeżeli chodzi o wyposażenie HDMI 2.0, tak, oczywiście rozdzielczość 4K 60 Hz obsługiwana na wszystkich złączach. Zgodność z HDR-em. O właśnie, tak. Bardzo ważny element. Tak, tak. Wprawdzie nie mamy jeszcze jak tego wytestować na tą chwilę, natomiast jest oficjalnie zadeklarowana. Tak, zgadza się, więc to też jest istotne, gdzie Ultra HD Blu-ray, tak, no to będzie można tego HDR-a zobaczyć. Na pewno do tych elementów wrócimy wtedy. I... Tak, jeszcze raz będziemy, słuchajcie, to na pewno to jeszcze raz będziemy te telewizory główne brali, no bo HDR, szeroka paleta barw, to są rzeczy, które bardzo nas też interesują. W związku z tym też przetestujemy, oczywiście tutaj za takie pieniądze ten telewizor posiada tą obsługę. No i co? No i to chyba wszystko. Myślę, że teraz pójdziemy sobie Gwiezdne Wojny obejrzeć. Tak, no Maciek jest ogromny, ponownie. Tak, zgadza się. Myślę, że na tym OLEDzie to naprawdę, słuchajcie, warto wszystkie filmy, które macie na Blu-rayu, warto jeszcze raz obejrzeć. Ja przyznam się prywatnie, że też mam OLEDa, też korzystamy w ogóle, tak? Mamy tego OLEDa, bo chcieliśmy go mieć już ponad rok Full HD, żeby zobaczyć i też odpowiadać wam na pytania na forum na co dzień. I też właściwie wszystkie filmy, które mamy, jeszcze raz oglądaliśmy, prawda? No bo to jest właściwie nowa jakość, tak? No oglądanie na telewizorze w technologii OLED to jest nowa jakość i naprawdę, no warto zainteresować się tym tematem, więc jeżeli będziecie, słuchajcie, na święta mieli albo mniej trochę pieniędzy, zobaczcie koniecznie, jak świeci telewizor Full HD OLED, a jeżeli macie mieli dużą gotówkę, to myślę, że już warto inwestować w ten telewizor 4K. I naprawdę nie bójcie się o żywotność, o barwy. Ten telewizor na kilka ładnych lat będzie fajnie świecił. No ale umówmy się też, czy telewizor trzyma się 10 lat, tak? No już sami wiemy po sobie i po ludziach z forum, prawda, że te telewizory co 4-5 lat i tak są wymieniane, więc no naprawdę dla tej czerni warto, tak, warto to spróbować, bo to jest, słuchajcie, jak po prostu przepaść i przeskok między czymś nowym. No dobrze, to co? Śledźcie nasze forum, przygotujcie się też właśnie, tak jak mówiliśmy, na test modelu Full HD 910, który się za kilka tygodni pojawi na naszym forum. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, czy na YouTubie, czy na naszym przede wszystkim forum, czy też na fanpage'u. Jeżeli chcecie skalibrować ten telewizor, no to wiecie do kogo... Zapraszam. Tak, wiecie do kogo uderzać, na Skalibruj TV. Maciek, będzie jeszcze, prawda, w tym roku jeszcze będziesz jeździł, jeżeli jeszcze ktoś się... Zgadza się. Więc wiecie, gdzie się zapisywać. Także z całej Polski. Tak jest. Więc do ten telewizor to trzeba skalibrować. No to w ogóle jak chcecie maksa z niego, tak, wycisnąć. To już byłby grzech. Jasne, taki telewizor mieć i go nie skalibrować. Więc też zapraszamy na tą kalibrację. No i co? Dzięki bardzo. Tak, dziękujemy i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Hej.